Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15 porządku dziennego. Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie tzw. trójpaku energetycznego obejmującego projekty ustawy prawo energetyczne, ustawy prawo gazowe oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów dłużej niż 10 minut. Wystąpienie posłów w dyskusji nie mogą wystąpienia trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Andrzeja Czerwińskiego. Bardzo proszę, panie pośle.